Powiedz parę tych historii. Wiesz, pierwsza historia, która na mnie zrobiła niesamowite wrażenie, przeczytałem ją w książce Marcina Fabiańskiego Stoicyzm uliczny. I tam w pierwszym rozdziale jest historia pewnego Anglika, który postanowił wykupić los na loterii. I on był pewien, że wygrał. Zorientował się, że wygrał. No i kiedy poszedł skeszować te pieniądze, 2 200 000 funtów, okazało się, że ten los akurat w tej loterii stracił ważność po 5 tygodniach. On za późno, no i tak się tym bardzo przejął, że po prostu popełnił samobójstwo. Co się okazało? Okazało się, że ktoś znalazł ten los i on wcale nie skreślił tyle poprawnych liczb, jak mu się wydawało. Wszystko mu się wydawało, że wygrał. Tak, był bardzo podekscytowany, tego nie sprawdził i nie te fakt. Emocje, no, którymi nie panował, doprowadziły do tego, że zaczął widzieć od razu świat w czarnych barwach, zaczął widzieć, winić siebie. No i okazało się, że człowiek po prostu popełnił samobójstwo, wygrałby tak naprawdę tylko 30 funtów. No okay. I teraz jest bardzo ważne zdanie, które potem mi się przypomniało, wypowiedziane przez jednego ze znanych mówców rzymskich, Publiusa Syrusa, który powiedział: jeżeli chcesz władać wielkim imperium, powinieneś najpierw władać samym sobą. I to jest zdanie, które zawsze pamiętam, bo wydaje mi się, że osoba, która potrafi siebie kontrolować, to osoba, która naprawdę może wiele w życiu osiągnąć. I nic nie stoi dla niej na przeszkodzie. Nikt nie jest w stanie nas wzruszyć, nikt nie jest w stanie nas w jakiś sposób obrazić, zrobić nam krzywdę. Bo to my decydujemy według stoików o tym, w jaki sposób postrzegamy świat. To nie wydarzenia nas doświadczają, tylko to, jak my je postrzegamy. To jest taka esencja stoicyzmu.